Tak, generalnie gratuluję kolegom, naprawdę wspaniała jazda tutaj gospodarzy, znajomość to było widoczna naprawdę dość wyraźnie. Super start, dopasowanie i fajna jazda też zespołowa, wiadomo. Koledzy mogli sobie na to pozwolić, jadąc z przodu. Ja oczywiście pierwszy raz tutaj jestem na tym torze, pierwszy raz miałem okazję ścigać się i zapoznać się z motoareną. Bardzo wspaniały tor, powiem szczerze, fajny tak zwany, no, atut toru naprawdę, bo obieg jest wspaniały, ten tor do ścigania, fajne, dużo ścieżek i wszystkich fajnych wyścigów można było nawet pomimo wyniku zaobserwować, jakaś walka była. Także jeszcze raz gratuluję, ja się cieszę z zapoznania, myślę, że następne spotkania, występy moje na tym torze będą lepsze. Uzyskaliśmy, jest to praktycznie pogrom, no tak mówiąc szczerze, wstydzę się, że u tego wyniku nie ma pretensji do zawodników, bo wiem, że robili naprawdę wszystko to, co można było, jeśli chodzi o dopasowanie motocykla w parkingu, doradzanie się, co zrobić, żeby było lepiej. Praktycznie nie mieliśmy lekarstwa na ten tor, ale jeszcze muszę jedno powiedzieć, że większość zawodników tarnowskich nie zna tego toru. Tutaj Krzysiek startował tamtego roku, Marcin Baculik bodajże był tutaj raz i raz dwa biegi pojechał Tomek Indrzeja. It was pretty wet out there, and but today was good for the team to get a big win like we did. After last week we got our asses kicked, and we were much better today. With a decent track we can show what we can do, so... Uha! Myślę, że nie muszę tym maczyć, chyba nie chcę. And I'll see you on Moskwa tonight. Po słabym występie nie da się ukryć w zeszłym tygodniu. W Szwecji już było bardzo dobrze, dzisiaj podobnie. Cieszę się, że moja forma wyszukuje. Chciałbym przyznać, że na mecz coraz lepiej jechać. Nie zawsze to wychodzi, ale będę przekładał się, żeby było lepiej. Dziękuję bardzo.